Akcja gry rozpoczyna się 17 kwietnia 2002 roku, gdy Kate Walker, prawniczka z Nowego Jorku, której przypadło zlecenie na sfinalizowanie aktu przekazania fabryki w Olerbergu w firmie Universal Toy Company, przyjeżdża do Valady Lane. Gdy pojawia się na miejscu, jest świadkiem orszaku żałobnego, którego jedynymi uczestnikami są nakręcane automaty. Bohaterka, ignorując to dziwne zjawisko, kieruje się do miejscowego hotelu. Z ulotek dowiadujemy się, że Valady Lane jest stolicą zabawek mechanicznych, gdyż znajduje się tam wcześniej wspomniana fabryka Olerbergów, którzy od XIII wieku specjalizowali się w tworzeniu wysoko zaawansowanych mechanicznie automatów, a także, że jedyną spadkobierczynią dobytku jest Anna Olerberg. Przy okazji mamy wzmiankę o tym, że ród ten był wysoce zindywidualizowany, gdyż najwyraźniej nie mogli znieść myśli o używaniu zwykłych kluczy, więc wymyślili sobie własne, które później stały się sławne jako klucze Olerbergów. W lobby Kate spotyka opóźnionego chłopca, który pracuje nad czymś na jednym ze stołów o imieniu Momo, który spontanicznie wspomina osobę o imieniu Hans. Dziewczyna przedstawia się właścicielowi hotelu, który wspomina, że dziś odbywa się pogrzeb nikogo innego jak właśnie Anny Olerberg. Przy czym okazuje się, że Momo i rodziny Olerbergów musiały łączyć bliskie stosunki, gdy chłopak wtrąca się w rozmowę. Właściciel wypędza chłopca, a ten rozrzuca swoją pracę ze złości i wybiega z hotelu. Właściciel zaprowadza Kate do jej pokoju, przy czym dziewczyna pierwszy raz zacina się na schodach. W pokoju na dziewczynę czeka faks ponaglający ją, by jak najszybciej zajęła się sprawą. Bohaterka informuje jej szefa, pana Marsona, o niespodziewanych okolicznościach, zaś ten posyła ją do notariusza w Valady Lane. Kate dowiaduje się od właściciela hotelu, że Momo jest, jak to określił, ich wioskowym głupkiem, zaś Annie Olerberg musiał przypominać młodszego brata Hansa, który już od dawna nie żyje. Przed wyjściem dziewczyna zauważa rozrzucone na ziemi koła zębate, nad którymi pracował Momo i postanawia je ze sobą zabrać. Zauważa też, że chłopiec narysował na stole specyficzne ułożenie wcześniej wspomnianych kół. Po drodze dowiadujemy się od piekarza, że Anna Olerberg była na tyle ważną dla całego miasteczka osobą, że nakazano, by zamknąć wszystkie sklepy, by uczcić jej pamięć. Jest to decyzja podyktowana przez samego burmistrza. U notariusza dowiadujemy się poprzez list Anny Olerberg napisany 2 dni przed jej śmiercią, że rzekomo umarły Hans tak naprawdę żyje, a co za tym idzie, jest prawowitym spadkobiercą fabryki, a sprawę przekazu należy załatwić z nim. Zapewnia, że nie będzie stawiał sprzeciwu. Sam Hans podobno przebywa gdzieś na Syberii. Z listu wyczytać można także, że od czasu, w cudzysłowie, śmierci Hansa nigdy go nie spotkała, choć zawsze utrzymywała z nimi jakiś kontakt i że chłopak ma niezwykłe uzdolnienia i pasję w dziedzinie mechaniki. Kate postanawia wybrać się do kościoła, żeby obadać sytuację. Po drodze dzwoni jej chłopak, Dan, i oświadcza, że jutro przyjedzie po nią na lotnisko, by zabrać ją na jakąś kolację biznesową, i strzela foszka wstydzioszka, kiedy dziewczyna oświadcza mu, że sprawa służbowa się przedłuży. Tuż przed kościołem do Kate dzwoni Marson i ponagla ją po usłyszeniu wieści o Hansie, jakby to była jej wina, że transakcja zostanie przesunięta w czasie. Na cmentarzu widzimy rodzinny grób Olerbergów, do którego wejście jest zakratowane. Drzwi do kościoła są zamknięte, lecz Kate udaje się do niego dostać przez tylne wejście. W kościele dziewczyna znajduje różnokolorowe karty perforowane oraz list, w którym jest napisane, że poprzedni ksiądz został zmuszony do przeprowadzenia fałszywego pogrzebu Hansa Olerberga przez ojca chłopaka Rudolfa. Na zewnątrz Kate zauważa zepsutą windę, którą naprawia używając kół zębatych Momo. Winda prowadzi ją na dzwonnicę, gdzie dzwon obsługuje automat. Po włożeniu do niego fioletowej karty perforowanej, dzwonnik wybija odpowiednią melodię, która sprawia, że pomnik znajdujący się nad wejściem do grobu Olerbergów zdejmuje swój kapelusz, ujawniając ukryty w nim zamek. Kate otwiera zamek kluczem Olerbergów wcześniej znalezionym w zachrystii, tym samym otwierając bramę do grobu. Wewnątrz dziewczyna znajduje trumnę Hansa, w której brak ciała.
Jest w niej jednak urwany kawałek z gazety informujący o tym, że chłopak zmarł przez upadek, który miał miejsce w górach, a także cylinder z Valle d'Ilen. Bohaterka udaje się do fabryki Wollerbergów, która, jak można się domyślić, jest opustoszała. W fabryce dzwoni do niej jej matka i dopytuje się, co się dzieje. Wygląda na to, że nie miała ona żadnych informacji o wyjeździe córki. Dowiadujemy się też, że spotkała Franka Malkowicza, rosyjskiego solistę operowego, i zaczyna się o nim rozgadywać, ale Kate ucina rozmowę. Na zapleczu fabryki dziewczyna spotyka podwieszony automat, który jest w trakcie produkcji, po czym opuszcza go na biurko. Maszyna przedstawia się jako model XZ2000, lecz prosi, by nazwać ją Oscar, i tłumaczy, że prezentuje szczyt możliwości technicznych fabryki. Mówi, że dokumentów fabryki należy szukać w biurze Anny. Dowiadujemy się także, że Oscara stworzył sam Hans Wollerberg, a jego zadaniem jest prowadzenie nakręcanego pociągu, który mieści się na stacji przy fabryce. Wspomina też o tym, że automaty w odróżnieniu od robotów, oprócz faktu, że są w pełni mechaniczne, mają dodatkowe wspomaganie duszy, cokolwiek to znaczy. Kate informuje Oscara o śmierci Anny i proponuje pomoc w dokończeniu jego produkcji, gdyż automat nie posiada nóg. W biurze Anny Kate odkrywa dokumenty, które świadczą o tym, że firma miała ostatnio problemy finansowe, a także list Anny do Hansa, z którego dowiadujemy się, że kobieta skonstruowała pociąg zgodnie z projektem Hansa i miała przyjechać do niego, przewożąc ze sobą prehistoryczną lalkę, którą 60 lat temu znaleźli w jaskini nieopodal Valle d'Ilen. Znajdujemy także pozytywkę, która po włożeniu do niej cylindra z Valle d'Ilen inscenizuje moment, w którym Hans spadł z pagórka w jaskini, na którym leżała figurka mamuta, po którą chłopak sięgał. Przy okazji Kate udaje się wyprodukować nogi Oscara. Automat po otrzymaniu brakującego komponentu od razu kieruje się na stację. Kate próbuje się dostać do posiadłości Wollerbergów, lecz drzwi są zamknięte. Udaje się jednak dostać na strych przez otwarte okno z tyłu budynku. Znajduje tam pamiętnik Anny, z którego dowiadujemy się, że po wypadku Hans przez 6 dni znajdował się w stanie śpiączki. Jego ojciec był wobec tego obojętny, a Anna ukrywała, co stało się w jaskini. Chłopak po przebudzeniu się stale powtarzał imię swojej siostry, był osłabiony, miał niespokojne sny oraz stale zdawał się gubić we własnych myślach. Gdy Anna spytała się go, co pamięta z jaskini, on odpowiedział tylko jedno słowo – mamuty. Rok później, pomimo oświadczenia paryskich lekarzy, że chłopak będzie opóźniony zarówno fizycznie, jak i psychicznie, Hans przejawiał niezwykły talent w konstruowaniu mechanizmów i wkrótce zrewolucjonizował działalność fabryki. Annę bardzo cieszyło widzenie brata we własnym żywiole, jednak Hans wciąż zachowywał się jak dziecko, kiedy był w domu. Mimo wielu nadziei na normalne życie i poprawiających się nastrojów w rodzinie, Anna zaczęła odbierać od Hansa dziwne oznaki. Zgadła, że Hans chciałby wyruszyć w podróż w poszukiwaniu mamutów. Gdy powiedziała o tym ojcu, zareagował on gorzej niż pomyślała. Zamknął Hansa w warsztacie. Wtedy Hans konstruował pozytywkę i komunikował się ze swoją siostrą poprzez cylindry. Planował ucieczkę i mu się to udało, natomiast Rudolf zaaranżował pogrzeb Hansa. W tym momencie na strych wchodzi Momo i nalega, by Kate narysowała mu mamuta, takiego jak rysował Hans, a że Momo coś wie, to trzeba chłopakowi dogodzić. Na szczęście Kate odnajduje wryty w ścianie rysunek mamuta, którego odrysowuje i wręcza go Momo. W zamian Momo prowadzi Kate do jaskini, w której zdarzył się wypadek. W środku bohaterka znajduje malowidła na ścianie oraz figurkę mamuta, tę samą, po którą próbował sięgnąć Hans 60 lat temu. W drodze powrotnej do Kate dzwoni Olivia, przyjaciółka z pracy, która chciała zorientować się, co tam u niej. Kate wraca na stację Wollerbergów i nakręca pociąg oraz umieszcza w nim pozytywkę i lalkę mamuta. Choć czysto teoretycznie pociąg mógłby już ruszać, tak dzięki naszemu Oscarowi zaczyna się zabawa w biurokrację, bowiem nasz kochany automat wymaga od nas kupna biletu.
Z tym nie ma większego problemu. Problem stanowi dokument, który muszą podstemplować lokalne władze. Szybko więc sami musimy się obsłużyć u notariusza, gdyż staruszek właśnie odpoczywa z powodu kiepskiego zdrowia. Po jakże niepotrzebnych wojażach do Kate dzwoni jej chłopak, wielce oburzony, że przyjazd dziewczyny się opóźnia i robi jej wyrzuty sumienia, że wcale nie interesuje się jego sprawami. Świetny chłop, 2 na 10. Po całej akcji Kate wręcza Oscarowi dokumenty, a pociąg odjeżdża. Przemierza różne krajobrazy, aż w końcu zatrzymuje się na stacji w czymś, co wygląda na ogród botaniczny.